Drodzy bracia i siostry, się bardzo cieszę, że akurat dzisiaj mogę się z wami spotkać, mogę wam głosić Słowo Boże, bo dzisiaj jest niedziela biblijna, a Biblia jest bardzo ważna w życiu chrześcijanina, jest bardzo ważna dla mnie w moim życiu. A czasami jak chodzę po kolędzie, to obserwuję, że z tą Biblią jest różnie, bo przeważnie jak się chodzi po kolędzie, to ludzie wyjmują Pismo Święte, kładą je na stole obok krzyża wody święconej. I niestety muszę powiedzieć, że wiele z tych egzemplarzy wygląda fatalnie. Naprawdę fatalnie. Bo są zupełnie nieruszone. Nówka świecąca się, jak się otwiera, to jeszcze są posklejane kartki, jakby nikt nigdy nie czytał. To po co komu takie Pismo Święte? Co to ma być? Dekoracja w twoim pokoju? Położyłeś sobie na półce i tam stoi, raz do roku wyciągniesz. To nie jest słowo okazjonalne, od święta. Pismo Święte ma być twoim chlebem powszednim. Słowo Boże na półce to jest jak Ferrari w garażu. Najszybszy samochód świata, który nigdy nie ruszył z miejsca. I cóż z tego, że jest najszybszy? Na szczęście zdarzają się też takie mieszkania, gdzie te Pisma Święte są piękne. Wytarte, z poniszczoną okładką, stronami, które wypadają z powodu nieustannego ich wertowania, nawet z plamami od kawy czy herbaty, które świadczą o tym, że to słowo jest częścią życia ich właściciela, a nie dekoracją. Czemu, bracie i siostry, jesteś zatrwożony? Czemu masz wątpliwości? Czy brać Słowo Boże i je czytać? Jesteś jak apostołowie w Ewangelii. Boisz się, jakbyś zobaczył ducha. No może właśnie tak patrzysz na Słowo Boże, że to jest Pismo tak święte, że ono jest gdzieś tam ponad naszymi głowami, nie ma nic wspólnego z naszą rzeczywistością. Można na Wigilię otworzyć i przeczytać fragment od święta. Wiecie, to jest tak jak z filiżankami mojej babci. Miała takie ładne filiżanki, jakaś tam porcelana, nie wiem, miśnieńska. W każdym razie bardzo cenne, babcia je bardzo lubiła. A ponieważ były tak cenne i tak delikatne, to babcia je ciągle otrzymała w kredensie i nigdy ich nie używała. Najlepsze filiżanki, z których nikt nigdy nie pił kawy. Nie wiem, na jaką okazję babcia czekała. Może jakbym z narzeczoną przyszedł, to może by nam zrobiła kawę w tych filiżankach, no ale nie przyszedła. Może tak traktujesz Pismo Święte. Boisz się, że jakbyś zaczął go używać, to ono się potłucze, jakby było ze szkła czy z porcelany. Może boisz się, że te opowieści sprzed 2000 lat nie wytrzymają konfrontacji z życiem człowieka w XXI wieku. Może się boisz, że jak zaczniesz przykładać Ewangelię do swojego życia, to Ewangelia się w twoim życiu potłucze. A list do Hebrajczyków mówi, że Słowo Boże jest mieczem obosiecznym. To jak ono się ma potłuc? To ono może skruszyć twoje serce, ale nie potłucze się w konfrontacji z twoim życiem. To jest słowo, które ma moc. A może boisz się czegoś innego? Bo ten lęk jest przepotężny. Nie wiem zupełnie dlaczego. Może boisz się, że to ty zepsujesz to słowo. Jest jakiś lęk wśród nas, że wymyślimy jakąś herezję, jak zaczniemy czytać Słowo Boże. Spokojnie. Jeżeli jesteś wierzący, jak jesteś posłuszny Kościołowi, to nic nie zepsujesz. To słowo nie jest tylko dla profesorów. To słowo nie jest tylko dla tych, którzy znają grekę, hebrajski, potrafią posługiwać się narzędziami współczesnej analizy filologicznej i przeczytali tysiące mądrych książek. Bo apostołowie nie byli ludźmi, którzy byli intelektualistami. I ci, do których pisali, nie byli ludźmi, którzy byli intelektualistami. Paweł pisze jasno w pierwszym liście do Koryntian: niewiele wśród was wykształconych. On nie pisał do elity. On pisał do zwykłego człowieka. I tym, co jest nam potrzebne, żeby rozumieć słowo, to jest przede wszystkim wiara. Wiara, że ono jest żywe i skuteczne. Ja nie mówię, że to, co robią naukowcy, bibliści,
nie jest potrzebny, jest bardzo potrzebny. Wszystkie komentarze biblijne, słowniki, tłumaczenia. To jest bardzo przydatne. O, na przykład możemy się dowiedzieć z tego, że pierwszym czasownikiem, który pada w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, jest exegeomai. Czasownik, który znaczy wyjaśniać, opowiadać, tłumaczyć. Od tego czasownika pochodzi ten rzeczownik egzegeza, czyli wyjaśnianie biblijne, tłumaczenie sensu Biblii. To, co robią bibliści na kulu, egzegeza. Ale ten fragment nam pokazuje, że prawdziwą egzegezą, życiową egzegezą jest to, co robią uczniowie. A uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze. I jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. Oni tłumaczą swoje życie poprzez Słowo Boże. To jest najgłębsza, najwłaściwsza dla chrześcijanina egzegeza. Wyjaśnić swoje życie przy pomocy Słowa Bożego, a Słowo Boże przy pomocy swojego życia. Opowiedz z jednej strony o tym, czym Ty żyjesz. Gdzie Twoje myśli uciekają. Jak się zastanawiasz, czym żyjesz, to przypomnij sobie, o czym myślałeś 10 minut temu, kiedy lektor czytał czytania. Bo przynajmniej połowa z nas nie myślała wtedy o czytaniach. Twoje myśli uciekły zupełnie gdzie indziej. Do kłótni w rodzinie, do problemów finansowych, do Twoich marzeń. Tak, to jest to, czym Ty żyjesz. I Pan Bóg mówi, weź to, czym żyjesz i połącz to z tym, co ja Ci mówię, z moim słowem. Stwórz z tego całość. To jest chrześcijańska interpretacja Pisma. I wtedy, tak jak ci uczniowie, zobaczysz, że w Twoim życiu jest Jezus. Że On tam stoi, w centrum Twojego życia, zmartwychwstały Pan. Nie jako duch, jako zjawa, abstrakcja, światopogląd, idea. Nie, z krwi i kości, z ciała, które będzie tu na ołtarzu w czasie tej mszy świętej. Zmartwychwstały Jezus teraz, w czasie tej mszy świętej, przychodzi w Twoje problemy i mówi do Ciebie pokój z Tobą. I mówi do Ciebie, ja wnoszę pokój, ja wnoszę miłosierdzie w te problemy, którymi żyjesz. Bo Ciebie kocham. I On mówi do Ciebie, nie bój się, przestań być zatrwożony, przestań być zmieszany, ja jestem. Jestem Bogiem obecnym w Twoim życiu, nie Bogiem odległym, ale Bogiem, który jest tuż przy Tobie. Tak Bóg powiedział do Mojżesza, kiedy ten miał wyprowadzić Hebrajczyków z Egiptu, moje imię jest Ja Jestem. Tak, to jest moja natura, żeby być przy Tobie, po to, aby Ciebie zbawiać. I On zna Twoje życie, pokazuje Ci ręce i nogi, które są przebite gwoździ. Pokazuje Ci swoje rany, nie tylko, żeby zaznaczyć, że zmartwychwstały jest tożsamy z ukrzyżowanym, ale też, żeby Ci pokazać, znam Twoje cierpienie. Bo ja nie jestem Bogiem, który od cierpienia się zdystansował, ale jestem Bogiem, który w to cierpienie wszedł i znam Twoje choroby i znam Twój smutek i wiem, czego się lękasz. A co więcej, znam Twój grzech. Każdy Twój grzech znam, mówi Jezus, bo każdy jest wypisany gwoździami na moim ciele. Ale mimo tego Ciebie kocham. Dlatego Ci pokazuję moje rany, żebyś w nich zobaczył moje miłosierdzie. I dalej Jezus mówi najdziwniejszą być może rzecz, która pada w Ewangelii. Bo nie mówi nic podniosłego. My byśmy oczekiwali, że zachęci uczniów do tego, aby hymnami sławili zmartwychwstanie, albo palili mu kadzidło, albo im da jakieś bardzo głębokie pouczenie. Tymczasem Jezus mówi do nich, macie coś do jedzenia? Zupełnie banalna sprawa, przyziemna, prozaiczna czynność. Tak, bo Jezus nie chce być Bogiem, który jest tylko w wielkich wydarzeniach Twojego życia. Bogiem odświętnym. On chce być Bogiem Twojej codzienności. Chcę siadać z Tobą do posiłku. Chcę wypić z Tobą kawę. Chcę być z Tobą wtedy, kiedy jedziesz autobusem do pracy czy na zajęcia. Chcę być z Tobą na ogródku działkowym, w kolejce, w przychodni. Chcę być z Tobą przez cały czas, bo jesteś dla Niego ważny.
Potrzeba, bracia i siostry, żebyśmy my zobaczyli tę obecność Zmartwychwstałego w naszym życiu. Żebyśmy zobaczyli, że ta Jego obecność nie jest tylko duchowa. Bo Chrystus nie był tylko duchem, a Jego zmartwychwstanie nie jest jakąś zjawą. On jest rzeczywistością, On jest realny. Jest realnie w Twoim życiu. Jest Bogiem codzienności. Dlatego zacznij w codzienności prowadzić z Nim dialog w Słowie Bożym. Jak zaczniesz czytać swoje życie, swoją codzienność przez pryzmat Słowa Bożego, to zaczniesz to rozumieć. I zaczniesz rozumieć swoje życie. Nie musisz mieć jakiegoś wielkiego przygotowania. Jeżeli masz wiarę, jeżeli jesteś wiernym dzieckiem Kościoła, które chce być posłuszne Kościołowi, to masz wszystkie kompetencje, które są niezbędne do tego, żeby dobrze czytać Słowo Boże. Tylko zacznij je czytać. Wiecie, ja się bardzo mocno przekonałem o tym, że naprawdę nie trzeba być intelektualistą, żeby rozumieć Słowo Boże. Wtedy, kiedy pojechałem jeszcze jako kleryk na rekolekcje dla bezdomnych, które jako bracia kapucyni prowadziliśmy. Wyciągaliśmy tych bezdomnych z kanałów, zbieraliśmy z dworca centralnego w Warszawie, innych miejsc, gdzie wegetowali, bo trudno to nazwać życiem. A potem razem z nimi słuchaliśmy Słowa Bożego. Ja na początku sobie pomyślałem, Panie Boże, no jak to? Ci bezdomni, alkoholicy, bez wykształcenia, bez jakiegoś kontekstu, co oni zrozumieją z Twojego Słowa? Głupi byłem. Bardzo szybko się przekonałem, że rozumieją lepiej niż ja. Bo Pan Bóg oświeca ich umysł, aby rozumieli Pisma. Bo oni do Niego przychodzili z otwartym sercem. I słuchałem bezdomnego, który przeczytawszy fragment o paralityku, którego przynieśli do Jezusa, którego czterech ludzi musiało nieść do Jezusa, mówi: ja teraz rozumiem swoje życie, mówi. To ja jestem tym paralitykiem. I wy, bracia, wy mnie przynieśliście z tego kanału, z mojego alkoholizmu, z mojej nędzy, przynieśliście mnie tu, przed oblicze Jezusa, bo ja sam już nie potrafiłem przyjść. I Jezus mi mówi, twoje grzechy są ci odpuszczone. A ja tyle lat żyłem bez Jezusa, tyle lat żyłem daleko od Niego. A teraz rozumiem, gdzie był mój błąd. Wiecie, on tak opowiadał o swoim życiu słowami Ewangelii. I te słowa Ewangelii go przemieniały. On wyszedł z bezdomności, mimo że był na samym dnie, mieszkając w kanale i pijąc denaturat. Wyszedł z tego, bo Słowo Boże go dotknęło. I może dotknąć Twojego życia. Tylko zacznij je czytać. Weź i czytaj. I zacznij nim żyć, aby w Twoim życiu inni mogli je wyczytać, nawet jak nigdy nie widzieli liter. Naprawdę nie potrzebujemy nie wiadomo czego. Wystarczy trochę chęci. Jak masz Pismo Święte na półce w swoim domu, to dzisiaj jak wrócisz z kościoła, wyjmij je z półki. Bo Pismo Święte nigdy nie powinno leżeć na półce. Zdejmij je z półki i połóż na biurku, połóż przy swoim łóżku, a najlepiej połóż je w swojej dłoni i zacznij je czytać. Zacznij nim żyć. Spraw, żeby to Słowo przestało być tylko jakimś duchem, a spraw, żeby to Słowo stało się w Twoim życiu ciałem. Amen.